Siema, witam ponownie w Eposzku. A aktualnie 20, prawie drugi level. No i co, lecimy dalej z questami według gry. Jestem w rozdziale trzecim. No i już w zasadzie w połowie, także lecimy powoli do końca. No i dobra, tu jest question jakiś. Obserwuj rytuał. Pyk. I co, tu będzie bossik jakiś? A, mini bossik do zabicia. To jest trudne. Nie wygląda, jakby był jakieś mega trudne. 2, 3, tyk. Nie no, wydaje się. Wydaje mi się, że ta postać może być OP na bossy. Prawda, na razie jeszcze itemów nie mam i tak dalej, ale dobra, pyk. Bossik zabity, lecimy dalej. Dobra, i tu mamy portal i ten portal, jak dobrze kojarzę, prowadzi do ery dinozaurów i tam będzie smoczek do zabicia. Pierwszy taki kolejny bossik. O, jest level up, 22 level. Tutaj dajemy, a dalej w te obrażenia. Bo czemu nie? I tutaj miałem dawać tu i to. O, i totem jeszcze wbił level. Potem wbił level i na totemie szedłem w... O, tutaj. Cyk. Tylko, że coraz więcej many będzie to zużywać, nie? I zastanawiam się, czy później nie pójść w to, że od razu mi przywołuje kilka totemów, bo dzięki temu kliknę raz to, później tego i mi się zrobi ten lepszy taki totem, nie? Trzeba będzie to wytestować na pewno. Dobra, no i mamy smoczka. Zobaczymy, jak ten smok szybko padnie. W ogóle szybko padnie. Dobra, wybuch. Nie wiem, ile ten wybuch bije, ale ja dużo kiedyś grałem na Haseku i przez to wolę omijać takie wybuchy, bo kiedyś chyba nawet z tego one shota dostałem tego wybuchu, tak mi się coś kojarzy. No i dobra, mamy to. Jeszcze level na totemie wbiłem. Ty, no ja chyba pójdę w to tutaj. Zobaczymy, jak to będzie działać. O, hełmik jakiś setowy. Set pod. Regeneracja życia, odporność na pustkę, próg wytrzymałości. Kurde, taki sobie chyba mi się wydaje. Dobra, no i powrócik do miasta. Ogólnie, jeżeli chodzi o najbliższe plany, a to w najbliższym czasie czekam, aż wystartuje kolejny sezon w Hero Siege'u, bo tam ma wejść fajny rozwój postaci w kolejnym sezonie. To będzie chyba sezon 5 w Hero Siege'u. Czekam na Project Diablo 2. No i pytanie, jak będzie wyglądać Early Access po E2, nie? Czy on będzie płatny, ile trzeba będzie zapłacić i tak dalej. Więc no, też nie wiem, czy zagram Early Access po E2. To wszystko zależy od tego, jak ten Early Access będzie wyglądał. Dobra, i tu oddaję kościka. Cyk. Jeden zrobiony. I drugi zaakceptowany. Mam dwa kolejne sloty. Damy sobie to witalność, odporność nekrotyczna, także spoko. I teraz trzeba iść po prostu dalej. Tutaj mam questa. Jest i level upik, 23 level. Ostatni punkcik tutaj. I kolejne, co ja będę dawać. O, teraz chyba obrażenia od zaklęć. A nie, bo to nie jest dla minionów. Pancerz z aktywnym totemem. Wystrojenie, penetracja. To by było spoko pod damage. Ale w to bym jeszcze poszedł. Obrażenia od zaklęć dla totemów. To brzmi spoko. No, to będzie git. Jest kolejny Nemezis. Zobaczymy, co to jest ciekawego. Pierścionek. Jest pierścionek pod.
Pod ogień chyba, coś takiego, no. Obrażenie od ognia. Nie, to ja bym wziął chyba pędzenie. Tak. I czekamy na jakieś lepsze itemki. O, i mamy kolejny nemezis od razu. I tutaj mamy tak, młot. Obrażenia wręcz. Ten młot nawet byłby spoko. Tak myślę. Pytanie, co by tam jeszcze dodało, nie? A dajmy wzmocnienie. Zobaczymy. Co tam ciekawego doda. Dobra, cyk. To jest też fajnie, bo z tego dużo odłamków leci. I tak, teraz mam tutaj jeszcze jeden level. No, dwa levele w zasadzie będzie totem gromu i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jest level upik, 24 level. Damy sobie tutaj. Jeszcze zaraz trzeba dodać punkcik do drzewka. Ja miałem iść w to. No i tu kłeścik, cyk. Aj. Zdaje mi się kliknęło. To. Pyk. Dwa punkty, nice. Dodatkowy damage. I teraz powrocik. Gdzie? Do miasta i później tutaj. Dobra, dajemy. No i tyle. Ty, a tu niby mam jeszcze coś. Chyba, że to się... Nie, wydaje mi się, że to się chyba zbugowało. No, bo tu nic nie mam. Dobra. No i teraz trzeba iść tutaj na dziedziniec. Dobra, jest kolejny Nemezis. I co się dodało? Szansa na nałożenie słabości. A tak średnio bym chyba powiedział. I tu jest zaskakliwość uników. Dobra, wzmocnijmy to jeszcze raz. Zobaczymy, co kolejnym razem się doda. Dobra. Tyk, odłamki. Jest kolejny Nemezis. I zobaczymy sobie, co tam się dodało ciekawego. Szybkość ataku wręcz. O, to akurat spoko. Dobra, bierzemy to. Zobaczymy, jak to będzie działać. Szybkość ataku akurat giga spoko. Bo boję się, że jak ściągnę tego shielda, stracę sporo wytrzymałości, który mi daje ten shield. Dobra, co tu jeszcze było? To. 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 Dobra, no i tak, 108. Niby damage ma większy, no właśnie pytanie, czy ja teraz padać nie będę, nie? Ale to przetestujemy. O, rękawiczki jakieś wypadły z jaszczurki, tej eventowej takiej. O, i co my tu mamy? Urażenie przerażone wrogą, szybkość ataku. No kurde, takie te rękawiczki. Ciężko powiedzieć jednoznacznie. Mogę je wziąć na razie. Mam jakąś szybkość. Szybkość ruchu, okej. Okay. Dobra, jest level up. 25 level. Wbity. Także co, dajemy tutaj. I tutaj jeszcze jeden level i na następnym poziomie będzie totem gromu. I wtedy sobie przetestujemy, jak to wygląda. No i mini bossik do zabicia, on też w miarę szybko powinien pójść. Te mini bossy w ogóle łatwiutkie są, przynajmniej tym buildem. To mega szybko schodzą, zabite. No i co, i lecimy dalej. Dobra, mam waypointa w świątyni, ale na bossa sobie już pójdziemy następnym razem. Także tyle.